Dzień dobry, kochani, w Niedzielę Miłosierdzia. W niedzielę, podczas której świętujemy miłość, która zwyciężyła śmierć. Czy w praktyce także my dzisiaj możemy mieć w niej udział? Tak jak jej naoczni świadkowie? Zapraszam na dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym. W pierwszym czytaniu słyszymy historię pierwszej wspólnoty, pierwotnego kościoła, pierwszego z założonych przez apostołów. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana, Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Wielu ludzi na podstawie tego i kilku innych fragmentów Nowego Testamentu chciałoby przypisać Jezusowi i pierwszym wspólnotom idee socjalistyczne czy wręcz komunistyczne. Chcieliby takie pierwsze chrześcijańskie grupy nazywać komunami zamiast wspólnotami. No bo rzeczywiście, patrząc tylko na zewnętrzne znaki, mamy wyzbycie się własności prywatnej, redystrybucję dóbr, w kolejnym rozdziale nawet usunięcie tych, którzy ośmielili się zachować coś dla siebie. No marksizm, leninizm pełną gębą. Dlaczego zatem nikt nie nazywa wspólnot pierwotnego kościoła komunami? Albo może bardziej pasowałoby, na wzór współczesnego Izraela, kibucami. Dlaczego nie ma słowa o równości? Zwróćmy uwagę na ostatnie zdanie. Każdemu rozdzielano według potrzeb, nierówno, ale sprawiedliwie. I to jest pierwszy cios we współczesnych głosicieli podobnych tez. Marksizm zrównał równość ze sprawiedliwością. Albo mówiąc precyzyjnie, sprowadził sprawiedliwość do równości. I rzeczywiście można by było uznać, że równość to sprawiedliwość, jeśli zapomnimy o tym, że sprawiedliwość to coś więcej. Tak jak mówiłem w odcinku o migracji, jeżeli chcemy rozdzielać dobra wszystkim równo, nikomu nie pomożemy, a jeszcze sami zaczniemy wymagać pomocy. Sprawiedliwie więc należy dokonać pewnej oceny, kto potrzebuje bardziej, a kto mniej. W komunie czy w kibucu każdy dostaje porówno. We wspólnocie jeden więcej, drugi mniej. W istocie więc to nie jest marksizm ani żaden inny socjalizm. To jest praktyczna realizacja ordo caritatis, porządku miłości. Nikt nie cierpiał niedostatku, choć jedni dostawali więcej od innych, a drudzy mniej od pozostałych. W komunie czy w kibucu każdy dostaje równo i każdy żyje na takim samym poziomie. Ale czy można powiedzieć, że nikt tam nie cierpi niedostatku? No ja bym się nie odważył tak powiedzieć. Cierpieć niedostatek niesie ze sobą pewien ładunek znaczeniowy. Chodzi o odczuwanie jakiegoś braku, niekoniecznie fizycznego czy materialnego. W komunie czy kibucu ktoś może cierpieć niedostatek tego, że się nie wyróżnia. Nie ma własności, więc jest zdany na decyzje pozostałych. Musi się dopasowywać. Cierpieć niedostatek to nie tylko głodować czy nie mieć pieniędzy. We wspólnocie nikt nie cierpiał niedostatku. No ale dobrze wiemy, czym to się różni od komuny czy kibucu, ale z czego ten brak odczuwania niedostatku wynika? Jak czytamy, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Co prawda w komunie czy kibucu jest podobnie. Różnica tkwi w tym, z czego to wynika. Nie z idei, nie ideologii, która każe nam się czegoś wyrzec, a to wyrzeczenie powoduje poczucie niedostatku. Postawa osób w tej wspólnocie wynikała z uznania prawdy, że wszystko na tym świecie jest tak naprawdę darem, który otrzymaliśmy w dzierżawę. I tu dochodzimy do ostatecznego rozjazdu wspólnoty z komuną czy kibucem, ukierunkowania na Boga.
na najwyższe dobro i najwyższą miłość. Bez tego ukierunkowania, bez tej postawy, słowem bez żywej wiary, nie jest możliwe stwierdzenie, że to, co posiadam, otrzymałem od Boga. Wszystko jest Jego darem, a pierwszym z nich jest moje życie. Dlaczego Bóg jednym daje więcej darów, a innym mniej? Nie wiemy, ale pewne jest, że stoi za tym doskonałe boskie Ordo Caritatis. Ta wspólnota była zaś pierwszą ziemską namiastką Królestwa Bożego. Nie wiem, dlaczego dostałem więcej od innych, ale mogę się tym podzielić. I tu dochodzimy do pierwszego zdania. Ożywiał ich jeden duch i jedno serce, czyli umysł. Wielka łaska spoczywała na wszystkich. Dlatego tej postawy nie można nazwać socjalizmem czy utylitaryzmem. To nie jest równość społeczna, ani poświęcenie jednostki dla dobra ogółu. Oto niebieskie Jeruzalem spotyka się z ziemskim. Oto Królestwo Boże, o którym Jezus mówił na ziemi, jeszcze nie w pełni, ale przyniesione już przez Mesjasza. Nie wyrzeczenie dla dobra ogółu, ale z miłości bliźniego, która pochodzi z miłości Boga wobec mnie. Tej miłości, która mnie tak obdarowała, a czego widocznym znakiem jest moje życie, o czym słyszymy w liście Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przeszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Zastanówmy się, o jakich przykazaniach mówi Jan? Czy o dekalogu? Czy o 613 mitwach? Pewnie też ma to gdzieś z tyłu głowy. Ale jakie przykazania zostawił nam sam Jezus? Byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował? Byśmy czynili to, co chcemy, by i nam czyniono? To wszystko wynika z przykazania miłości Boga całym sobą i bliźniego, jak siebie samego. Co to znaczy miłować się tak, jak Bóg nas umiłował? Bóg kocha wszystkich tak samo. Każdemu dał życie. Odkupił wszystkie grzechy, ale inne dary rozdał nierówno. Lecz nadal sprawiedliwie. Cokolwiek chcemy, by nam czyniono, i my mamy czynić. Kiedy mamy ciężko, chcemy, żeby ktoś nam w jakiś sposób pomógł. Podzielił się pieniędzmi czy jedzeniem, albo po prostu przytulił, pocieszył, zapewnił o wsparciu. Kiedy zrobimy coś źle, prosimy o wybaczenie. Chcemy tego wybaczenia. Dlatego, kiedy wszystko u nas dobrze, to i my mamy się dzielić, i my mamy pocieszać, i wspierać. Mamy wybaczać, gdy spotka nas krzywda. Dokładnie tak działa wspólnota założona przez apostołów. Nie była oparta na żadnej idei, na żadnym prawie. Była oparta na miłości, najpierw Boga, a potem siebie nawzajem. My dzisiaj nie musimy sprzedawać wszystkiego i zapisywać się do jakiejś zamkniętej wspólnoty. To by była komuna, kibuc albo nawet sekta. Ale możemy patrzeć na wszystko, co posiadamy, jako na dar od Boga. Nie moja własność, ale coś, co używam. Teraz moja kolej używania tego. W Wielkim Poście uczyliśmy się wyrzeczeń. Teraz czas spojrzeć, do czego nas to uzdolniło. Brak przywiązania do dóbr doczesnych, bo są tylko przez nas chwilowo używane, pomaga spojrzeć na to, co wieczne. Boża miłość, która dała nam życie.
tej perspektywie nie można już patrzeć na dzielenie się jako na wyrzeczenie w imię idei czy dobra ogółu, tylko wyraz wiary w Boga, zaufania w tą miłość, która zwyciężyła śmierć. To nie wyrzeczenie, to jest radość. Taka radość, jaką odczuwamy, kiedy sprawiamy bliskiej osobie przyjemność jakimś prezentem. W tym wypadku, kiedy dajemy prezent żonie, dziecku, rodzicom, rodzeństwu i cieszymy się, kiedy widzimy, jaka jest ich radość. Nie ma tu wyrzeczenia. Nikt o zdrowych zmysłach nie powie też, że to socjalizm. Istotą jest to, aby wszystkich ludzi traktować jak bliskich. Jałmużna nie ma być wyrzeczeniem, tylko prezentem dla brata lub siostry, który uraduje tak tą osobę, jak i nas osobiście. Wyobraź to sobie. Święta i prezenty przez cały rok. Tak właśnie działała wspólnota apostołów. I tym różniła się od wszelkich grup o podstawach materialistycznych. Komuna, kibuc, sekta to marne podróby tej wspólnoty. I my dzisiaj nie musimy się gromadzić w takich małych grupach, bo życie w takiej wspólnocie to nie kwestia logistyczna czy organizacyjna, tylko kwestia naszej własnej, wewnętrznej postawy. Odpowiedzi na miłość, która zwyciężyła śmierć. Znak, że i my mamy Ducha Świętego. W Ewangelii słyszymy. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Po raz kolejny spotykamy się z dwiema postawami wobec samego Jezusa. Tomasz pokładał nadzieję bardziej w sobie, w swoim rozumie. Nie chciał wierzyć, bo nie sklejało mu się to z jego rozumem. Musiał doświadczyć, zobaczyć, dotknąć, zbadać. Co to za wiara? To stwierdzenie faktu, a nie wiara. Błogosławieni są zaś ci, którzy uwierzyli, zanim zobaczyli, jak Piotr i Jan w pustym grobie Jezusa. Tam uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Jeszcze się bali, ale ich wiara już zaistniała. Dopiero później spotkali żywego Jezusa, który uwolnił ich od strachu. Jaką my dzisiaj reprezentujemy postawę wobec zmartwychwstałego Jezusa? Czy potrafimy wyznać Pan mój i Bóg mój, zanim doświadczymy Go i Jego działania? Czy traktujemy historię zmartwychwstania jako jakiś mit, może trochę przekoloryzowany? Jesteśmy pełni wątpliwości. Niby wierzymy, ale na wszelki wypadek działamy po swojemu. Działamy w zaufaniu we własne siły, czy w zaufaniu do miłości,
która zwyciężyła śmierć. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym materiale na moim kanale. Koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami i do zobaczenia w kolejnym wideo.